Hej, tu Cezar! Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nauczę Was układać kostkę Rubika. Zaczniemy od notacji, czyli liter, które nazywają każdy ruch. Bierze się to wszystko z nazw angielskich: Right, Left, Up, Down, Front, Back. I teraz wszystko się dzieje według wskazówek zegara. Najłatwiej to pokazać na ściance F. Czyli po prostu tak jak idą wskazówki zegara, tak mamy ruch, ruch, ruch F. Ruch R jest tak, że gdybyśmy mieli go przed sobą, byłby według wskazówek zegara, czyli to jest R. Tutaj to samo, czyli to jest L. F, R, L. U, D i B, jakbyśmy mieli przed sobą, porusza się wskazówek zegara w tą stronę. Czyli mamy tak F, B, U, D, R, L. Oczywiście, nie będziemy operować się tylko na ruchach według wskazówek zegara. Dlatego też mamy ruchy przeciwne do wskazówek zegara, i są to ruchy PRIM. Oznaczamy je taką kreseczką góry. Dlatego mamy R, R-prim, L, L-prim, U, U-prim, D, D-prim, F, f B, b Oczywiście jest dużo więcej ruchów w tej notacji, ale te nam w 100% wystarczą do tej metody. Pierwsze, co będziemy robić, to budować właśnie takiego krosa na białej ściance. Czyli tutaj mamy takiego krzyża, i wszystkie te krawędzie się zgadzają z centrami. To jest nasz pierwszy etap. Tak więc weźmiemy pierwszą kostkę. Zaczynamy jak tutaj nie ma żadnej krawędzi białej już do tego szukamy czy jakąś da się włożyć na przykład jak tą tutaj wystarczy zrobić jeden ruch i mam już tą ją włożoną ale musimy ją jeszcze dopasować do centra tak więc robimy ruchy tak długo aż nam będzie się aż nam się spasuje z centrem następna jest ta krawędź wtedy podsuwamy ją tak żeby była pod swoim centrem, dlatego musimy patrzeć na obie te dwa kolory. Bierzemy ją na prawo, dół przesuwamy, wkładamy ją i wracamy. Teraz widzimy ta krawędź z góry, podsuwamy ją do siebie i wystarczy zrobić F2. I ona nam już tu wejdzie. Teraz ta, do zielonej, ostatnia krawędź też bierzemy ją na prawo, przesuwamy ruchem D, potem R' i D', tak jak wcześniej. Tutaj zobaczymy następnego krosa. Mamy pierwszą krawędź, którą możemy włożyć do białej ścianki, więc wkładamy i dopasowujemy tutaj do całego krosa. Następną mamy tą krawędź. Wkładamy ją tak jak wcześniej, tamte, czyli na bok. D, E, er, Tutaj w tym czasie zrobiła nam się ten pasek, więc robimy ruch. Po czym robi nam się od razu zielony. Więc wystarczy zrobić to w ten sposób. Następny mamy ten cross. Tutaj możemy włożyć tą krawędź, ale jeżeli się uważnie przyjrzymy, mamy też tą krawędź do włożenia. A jeżeli to przesuniemy ruchem D, to niebieski będzie do niebieskiego, a czerwony do czerwonego. Tak więc wkładamy także tą krawędź. Robimy ruch D. Bierzemy tą krawędź z tyłu na prawo. D, R' D'. I tutaj robimy ruchem L. Kończymy kros. Teraz już powinniście umieć zrobić krosa. Następnym etapem będzie wkładanie narożników tak żebyśmy mieli pierwszą ściankę. Oczywiście poprawnie tutaj cały pasek z boku. Tak więc zaczniemy. Tutaj widzimy ten biały narożnik. Patrzymy, jest niebieski i pomarańczowy. Tak więc szukamy, gdzie jest jeszcze, gdzie to on powinien wylądować. Tu pomarańczowy, niebieski, biały, czyli tu powinien być ten narożnik. Dlatego bierzemy go nad niego i do włożenia tego narożnika wykorzystujemy takie trzy ruchy. Cztery, można. Powiedzmy cztery ruchy. R, U, R' U'. Patrzymy na następny narożnik. Mamy go tutaj. I nie, nie zielony pomarańczowy. Tu jest. Bierzemy go tu. I teraz wkładamy go taką sekwencją U. R' U'. R'. Szukamy następnego. Tutaj mamy następny narożnik. I to tak jak w pierwszej sytuacji. Wkładamy go R'. U, R, U, Zie Tutaj mamy biało, zielono, czerwone, czyli tu ostatnie miejsce i znowu R, U, R, U, Dobrze, tutaj mamy następnego krosa. Tutaj mamy pierwszą sytuację biało, pomarańczowy, niebieski narożnik, czyli tak jak wcześniej też mieliśmy tą sytuację, robimy U, R, u', r'. Po czym następne co jest, to widzimy ten biało-pomarańczowo zielony. On musi wejść tu. I tu robimy r, u, r', u'. I jeszcze tak dwa razy. I mamy go tutaj. To samo będzie z tym narożnikiem. Jeżeli mamy. Włożymy tutaj już do ścianki narożnik, ale jest źle obrócony. Po prostu robimy RU, R'u', i jakaś nam z tych sytuacji wyskoczy. Tutaj jest aktualnie ta, więc robimy 3 razy RU, R'u'. No i teraz już powinniście umieć układać pierwszą ściankę. Następnym naszym etapem będzie układanie tych dwóch warstw. W sensie, żeby mieć całe dwie warstwy. Czyli tych krawędzi po środku. Tak więc pierwsze, co musimy zrobić, to szukamy na górnej ściance elementu krawędzi, które nie mają żółtego koloru. Widać od razu, że ten ma, ten ma, ten ma i ten nie ma. Tak więc. Tą krawędzią będziemy się zajmować. Bierzemy ją do niebieskiego koloru i mamy go w jednej linii. Teraz on jest po prawej, może być też po lewej, do miejsca. Oczywiście, do obydwu jest inny algorytm. Ten, potem Wam pokażę ten drugi. No i ten, który teraz będę mówił, będzie Wam się pokazywał u góry. Tak więc U', L', U'. L. Rotacja. U. R. U. R. Teraz znowu szukamy na górnej warstwie krawędzi bez żółtego. Te mają, ten ma, no i ten nie ma. Tak więc bierzemy tak, żeby była tutaj cała linia. Znowu bierzemy na tą stronę. To już po prostu zrobię. Szukamy bez żółtego. Ten ma, ten ma, ten ma, ten nie ma. Mamy pasek. I teraz on idzie z lewej strony na prawo. W tym wypadku robimy U, R, U', R', rotacja, U', L', U'. Ostatnie jest, gdy sytuacja jest, gdy mamy już włożony, tylko, że na odwrót. W tym wypadku wkładamy, jakiej chcemy strony, ja zrobię od lewej do prawej, byle jaki element, potem wkładamy ten. Teraz już powinniście umieć układać takie dwie warstwy. Następnym naszym etapem będzie ułożyć taki, w tym wypadku żółty krzyż u góry, cross. Tak więc mogą nam wystąpić tak naprawdę trzy, ale tak naprawdę cztery sytuacje, bo może nam już się to samo ułożyć, ale tego nie bierzemy pod uwagę, ponieważ wtedy po prostu omijamy ten etap. Mamy też takie trzy sytuacje. Zaczniemy od tej. Do wszystkich wykonujemy jeden algorytm. Tyle, że w niektórych trzeba po prostu go powtarzać w pewien sposób. Tutaj wystarczy go zrobić raz. Algorytm wygląda następująco. F, R, U, R', U'. F'. W następnej sytuacji, która wygląda w ten sposób, bo oczywiście nie patrzymy na narożniki. Tutaj chodzi tylko o to. Tutaj mamy taką, jakby L-keterę w tą stronę. Tam mieliśmy pasek i musi być on ustawiony w ten sposób. Wszystko musi być akurat w ten sposób ustawione, ponieważ nam się nie ułoży. Tak więc mamy tą sytuację. W tym wypadku wykonujemy to dwa razy. F'. I możemy to zrobić zamiast tego FF, F', po prostu zrobić dwa razy R, U, R', U' podczas tego algorytmu. F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. I mamy krzyż. No i ostatnia sytuacja. Tutaj trzeba to powtarzać najwięcej, gdy nie mamy żadnych krawędzi tutaj. Więc robimy F, R'. U r' u' F' teraz musimy zrobić U2 i mamy tą sytuację co wcześniej, czyli F r u r' u' r u r', r', r' u' F'. I znowu mamy krzyż. No i następny etap to będzie tak, żeby tutaj. Kolory do centra na tym naszym krosie się wszędzie zgadzały. Mamy do tego tylko dwie możliwe sytuacje. Oczywiście one mogą wyglądać, że wszędzie mamy niełożone. Po prostu trzeba pokręcić tak długo, aż gdziekolwiek będzie ułożone, bo zawsze tak będzie. Że będzie gdzieś ułożony. I mamy tutaj dwie możliwe sytuacje. Jedna jest taka, że dwa obok siebie. Wtedy bierzemy je w ten sposób, że jeden jest tu, jeden jest tu, i robimy ten algorytm. Uprim, r, u2, r, uprim, r, uprim, r. I mamy. Następna sytuacja to jest ten sam algorytm, tylko będzie trzeba go powtórzyć. Uprim, R, U2, R', U', R, U', R'. I teraz tutaj robimy U i mamy to, ustawiamy w ten sposób i mamy U', R, U2, R', U', R, U', R'. U'. No i mamy to zrobione. I zostały nam już tylko te ostatnie cztery narożniki naszym już przedostatnim etapem będzie zrobić tak, żeby każdy z, z tych narożników znalazł się na swoim miejscu. Czyli tak jak widzimy tutaj jest żółty, pomarańczowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, niebieski, czyli jest on na swoim miejscu. Niekoniecznie musi być on obrócony, może to jest na razie nieważne. Tym się zajmiemy w już ostatnim etapie. Tak więc mamy dwie możliwe sytuacje. Jedna jest taka, że Jeden narożnik jest na poprawnym miejscu, reszta nie, a druga jest taka, że żaden nie jest na poprawnym miejscu. Zaczniemy od tej sytuacji. Teraz ten algorytm, który wam pokażę, będzie przesuwał te elementy w tą stronę, że ten idzie tu, ten tu, ten tu i ten tu. Czyli jak możemy zauważyć, już kostka nam się ułoży. Oczywiście może być też tak, żeby trzeba było zrobić to dwa razy, po prostu trzeba cały czas po każdym razie patrzeć, czy już są wszystkie na swoich miejscach. Algorytm wygląda następująco: U R U' L' U R' U' L. W wypadku, gdy żaden nie jest na swoim miejscu, bierzemy tutaj w ten właśnie dolny ruch do siebie, byle jaki narożnik. Normalnie bierzemy ten, który jest ułożony. Wykonujemy ten algorytm. Czym któryś nam się ułoży. No i robimy go znowu tak długo, aż będą wszystkie na swoich miejscach. I już są. Teraz został nam już tylko ostatni etap do ułożenia całej kostki. No i w ostatnim już etapie... Te wszystkie narożniki obracamy tak, żebyśmy mieli całą kostkę ułożoną. I teraz pokażę Wam, jak to robimy. Tutaj mogą być jakieś już ułożone, mo mogą nie być. To jest nieważne. Przejdziemy do tego, jak to się robi. Tak więc w tym wypadku bierzemy tą żółtą na dół do tego etapu. Bierzemy tutaj, żeby mieć w prawym dolnym rogu narożnik, który nie jest dobrze zrobiony i wykonujemy sekwencję R U R' U' tak długo, aż on będzie tutaj żółtym na dole. Więc robimy R U R' U' R U R' U' R U R' U' R U R' U', R U', R U i mamy go obróconego zawsze. Trzeba pamiętać, żeby zrobić ten ostatni ruch. Chociaż on się wydaje nieważny. Jeżeli go nie zrobimy, to nam się zepsuje cała kostka. Tak więc teraz te, także nie obracamy kostki, tylko robimy ruch D, żeby mieć tutaj następny narożnik, i robimy tą sekwencję tak dużo długo, jak nam się ułoży. Robimy ruch D i mamy kostkę ułożoną każę to jeszcze na tej kosce. Czyli bierzemy ten R U R' U' tak tylko aż nam się ułoży. Robimy ruch D następna. D następna i D następna. No, I teraz ostatni ruch. Tak więc. Teraz powinniście już umieć układać kostkę Rubika. Ja wam to jeszcze pokażę w zwolnionym, jak robię to powoli i jak można zrobić to szybko. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się podobał i pomogłem Wam się nauczyć układać kostkę Rubika, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał po więcej wartościowych materiałów. Napiszcie w komentarzu, w ile sekund udaje Wam się ułożyć tą właśnie metodą. Oraz prześlijcie koniecznie ten film do znajomych, którzy chcieliby się nauczyć układać. Kostkę Rubika. Tak więc to będzie na tyle na dzisiaj. Pa!